Witam wszystkich po długim czasie na kanale. Marcin Porwicki, Marpor. Co? Film będzie podzielony na, złożony z paru części, z soboty i niedzieli, bo tak, to teraz też muszę się uczesać. Ale będzie, no bo tak złożę go po prostu, nie? Tak sobie tu myślę, że będzie najlepiej. Tutaj u mnie kąpiel, samiczki. Tu będę dzisiaj, są porządki, dzisiaj trochę jest robione wycinanie. Samiczki i późne młode. Nowy nabytek z hodowli kociołek Team Marcina Kociołka. Także zobaczymy, co tutaj Marcin nam wcisnął. Hodowla fajna, corocznie podnosząca sobie poprzeczkę, sukcesy na szczeblu okręgu, oddziału, także myślę, fajnie sobie coś tu wprowadzimy nowego do hodowli. Teraz im tutaj, o, one zostały tu przeniesione, one się bardzo długo już nie kąpały, dlatego jakby to już tutaj troszkę wymagało. No tu już jest akurat wysprzątane, tu będą akurat samce na chwilę. Czekamy na gniazda. Tu jeszcze przed sprzątaniem. Tu sobie latowe. A samczyki korzystają z kąpieli, bo też nie miały wojdery. Sobie kąpią się. Ostatnio co było? No, trochę selekcji. Trochę pracy dużo. Ale firmowej pracy. Cały czas jest w sumie. Hodowla jest w tle, ale ostatnio mamy tutaj dużo planów takich trochę remontowych. Trochę czasem mnie samemu wkurza, że co roku coś tutaj kręcę, remontuję, no ale muszę to aż do osiągnięcia tego poziomu jakiegoś, że będę widział, że gołąbki, no idą, tak? Idą bez środków jakby mocno wspomagających. I tu chodzi o wentylację, o drogi, o takie rzeczy, bo po prostu tu są jakieś wnioski powyciągane, żeby, no żeby ulepszyć, tak? Ulepszyć, żeby w końcu jakiś ten poziom sobie taki przyzwoity, po prostu tę ostrość, przyzwoity osiągać. Także na razie kąpiel samczyków rozpód, samic rozpód. Dzisiaj tu będą, te słońce chyba daje, drzewka wycinane, to jutro pokażę też tu efekty, jeżeli chodzi tutaj właśnie o tą przestrzeń, chcę trochę trochę tutaj zrobić porządku, tak? Po prostu tego powietrza, dopływ, będzie ogrodzenie wymieniane z tych sztachet, żeby po prostu tutaj tego powietrza, tego ciągu jakiegoś takiego pozytywnego, nie przeciągu, tylko jakiegoś takiego ciągu, żeby te, no żeby te drogi, to wszystko jakby zauważyłem też ostatnio, że no jest tendencja, tak, do, nie wiem, podzielcie się w komentarzach, jak u was jest, takie jakieś powiedzmy refleksje, jakie wyciągnęliście, jakie wy u was, jeżeli chodzi właśnie takie, tutaj ostatnio rozmawiałem sobie z kolegą, właśnie Marcinem, jakby tutaj taki punkt jeden właśnie, że jakby front gołębnika i duża przestrzeń przed nim. Na ile uważacie, że to ma u was znaczenie, a na ile to nie ma znaczenia. Na ile gołębniki gdzieś tam zaplombowane lecą, a na ile żeście właśnie stwierdzili, że to też jakby gdzieś tam wam to dawało siwe znaki. Podzielcie się proszę. I no, i podyskutujemy. Okres jest taki właśnie, żeby sobie właśnie modyfikować, zmieniać, ulepszać, rozmawiać, myślę, na te tematy jakieś podsumowywać. Czasem można sobie pogorszyć, to jest jasne.
czasem też ile można zmieniać, jasne, ale po to jest też ten okres. Ten okres jest, myślę, do selekcji, do przemyśleń i tak dalej, i tak dalej. Także samczyki też się długo nie kąpały, bo cały czas nie mogę tu się zebrać, żeby mieć tu box. Tu one w środku są. Znaczy nie mogę się zebrać, a dwa, że chcę go tutaj trochę inaczej zrobić, więc nie chcę robić dwa razy pracy. Więc w środku tam nie mają możliwości za bardzo kąpieli, więc tutaj lotowe do środka, przeganiając specjalna wojlera u mnie na razie czynna. Ale trzeba chociaż tak zrobić, żeby one trochę w tym okresie pierzenia. Choć u mnie one są wypierzone, nie wiem jak u was, są gołąbki już praktycznie kończą. Dosyć szybko rozpód był rozłączony, więc myślę, że też tam im dało. Nie szczepiłem jeszcze, ale jakby chcę szczepić też jeszcze przed właśnie okresem zimowym, takich mrozów. Czekam jedynie na wyniki badań. Badania, profilaktyka wykonywana u doktora Stencla w Olsztynie. Chcemy się tak jakoś tam hodowlą związać, troszeczkę z nimi systematycznie doprowadzić też do tego zdrowia, tak? Bo to zdrowie gdzieś u nas od wielu lat siadło. No i nic, będę wiercił tak długo dziurę w brzuchu, aż one po prostu będą tak jak należy się. Myślę, że tutaj jakby z takim dla mnie trochę, nie wiem jak u was jest, trochę jakby sprowadzania nowych gołębi, wprowadzania byle czego, obojętnie skąd, giełd, aukcji. Jest tego sporo, ale jakby musi mieć też umiar, tak? Ja w tym roku postanowiłem się jakby gdzieś tam w okresie połowy roku powiedziałem, że się zaprzyjaźnię z jedną, dwoma hodowlami. Trochę z hodowcą, tak? I jakby oczywiście i gdzieś tam po prostu też wspierać się, tak? Jakby tutaj trafiło stety albo niestety na Marcina. Więc myślę, że tutaj fajne też jakieś tam rady, wskazówki, gdzieś tam jakby ta droga gdzieś tutaj, no z hodowlą, gdzie cały czas lata, tak, lata czynnie, lata podnosi jakby gdzieś tam, powiedzmy, myślę, że to ma fajnie sens, jakby też jakby trochę materiałem, trochę zobaczymy też jak u mnie się sprawdza i oczywiście też wierzyć w swoje, bo ja też wierzę w swoje, to nie znaczy, że ja biorę nowe, znowu się swoje gdzieś usuwam, bo moich trochę na pewno odmłodziłem rozpód. To jest, myślę, że też fajnym, dobrym. Gdzieś tam kiedyś jakby miałem te wyniki, to te gołębie mogą już nie, na tę chwilę nie być ok. Trzeba z nich trochę gdzieś tam te krwi zostawić, ale też jakby nie przesadzenie, bo to są nowe czasy, są nowe jakby naszły te nowe, lepsze czasy. Nie wiem, czy lepsze, czy nie. Jeszcze zajrzę do środka. Zaraz. Albo to już jutro zajrzę. Jutro albo potem. Na pewno jutro ten film się ukaże. W niedzielę. Żeby sobie pooglądać. Cele się sprzedały. Bardzo szybko. Bardzo duży odzew. Pewnie wziąłem za mało. Ale też ja nie lubię. No nie wiem, no jak coś jest stare, używane, nie lubię też jakichś kwot, nie wiadomo, walić i z tego robić interesu wielkiego biznesu. Myślę, że tam nowa osoba się będzie z tego cieszyć, bo takie cele kosztują, tak? Ja wiem sam, ile teraz płacę za nowe, duże boksy, 18 par. I na taki okres, myślę, mój jakby pracy, wakacje, rodziny i tak dalej, 18 par w spodzie mieć i trochę gołębnika. Myślę, że to wystarczy. Także tu dzisiaj porządek, drzewka, u nas zimno, ale pogoda fajna. Wczoraj wiało, cmentarze przewiało, dużo liści zrzuciło. Także późniaki się pierzą. Więc tam się wylegują w środku, więc nic, działamy, pracujemy, szkoda soboty i
druga część, jak przyjdzie na to pora. No i mamy niedzielę. Widok podobny, ale inny. Widok pogodowy słoneczny, ale wieje. Gorszy dzień. Tu jak widać już po boiwisko. Będziemy się starali jeszcze w tym roku tutaj troszeczkę upiększyć. No i tu można sobie porównać chwilę temu, a teraz zlikwidowane. Tu są drzewka, tu będzie jeszcze przejrzystość. Wiadomo, tu jeżdżą samochody, ludzie, ale ich się przyzwyczajają też do... A tu przynajmniej takie miejsce, te drzewka mi tu przeszkadzały, żeby sobie po prostu spoglądać na przyrodę. Widzieć jak na klapę siada, tutaj też trochę zmienia. Więc jak to znowu są u Porwickiego, no są zmiany. Ale co zrobić? Trzeba żyć, kombinować. O. Późniaczek. Jeden i drugi tutaj od Marcina się pierzą, tutaj też one jakby chętnie wychodzą, ale wejdę jeszcze do środka, ale to za chwilę coś jeszcze zrobię i nagram w środku. Po prostu chciałem od terenu zewnętrznego pokazać, że znowu się zbidziel. Tu w środku walka. No myślę, że gołąbki wyglądają bardzo fajnie. Mam duże nadzieje, ale również pokory. Tu trochę może odsłoniłem tymi tujami. Trochę takie się tu zrobi, ale najwyżej tu z boku jest tuja. Myślę, że tutaj albo zakryję ten bok. No różnie, zobaczę. Te powietrze tu ma być, a ja po prostu sobie już poreguluję. Także czekamy na wyniki badania koło wtorku. Nie ma ich dużo, ale myślę, lepiej garstka, a zdrowa, witalna, niż 60-70 zdechlaków. Także na razie jestem zadowolony. No i co? Kończąc film, to już wysprzątane. Troszkę gołąbki przewiane. Dosyć tam mocno wieje. Dosyć tam mocno wieje, ale to one same sobie wychodzą lub nie, jak im przeszkadza lub nie przeszkadza. Ważne, żeby im tu w środku miały gdzie się schować. O, tu już samczyk idzie ostro. Także samczyki rozpłodowe. Czekałem na swoje cele, tu cele trochę opóźnienie. Myślałem, że będą szybciej, ale jakoś tam problem z rusztami, więc w tym tygodniu jakby pierwszy transport przyjdzie do mnie. Więc będę pokazywał tutaj nowe cele. No hej. Chodź. Chodź. Wreszcie tam jest dobrze. Na zewnątrz. Chodź. Chodź. Ale tak starczy. Więc nic, kończę. Nie będę tu opowiadał o pomysłach, co, gdzie, jak. Śledźcie kanał, zobaczycie. Dużo będzie inaczej. Na pewno. Ale co? Do następnego. Dobry lot.